Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Katarzyny Kuśmierczyk Suknia z wilgotnej mgły. Komórka wibrowała jak szalona. Nie zamierzałam odbierać tego połączenia. Moja matka po raz 23 zamierzała zapytać, czy już dotarłam na miejsce i dlaczego jeszcze do niej nie dodzwoniłam. Byłam zmęczona. Zmęczona wielogodzinną drogą, zmęczona jej nagłym zainteresowaniem i niespotykaną nad opiekuńczością, a przede wszystkim zmęczona wydarzeniami ostatnich miesięcy. W końcu niecodziennie człowiek przyłapuje swojego męża na zdradzie, rozwodzi się i rzuca w cholerę swoje dotychczasowe, perfekcyjne życie. O tym, że Witek mnie zdradza, dowiedziałam się ostatnio. Taki stereotyp. Wiedzą wszyscy, tylko niezdradzona żona. Pewnie nie wiedziałabym o tym do dzisiaj, ale nie potrafiłam znaleźć swojego telefonu. Przeszukałam cały dom i diabeł ogonem nakrył. Nigdzie go nie było. Kochanie, nie widziałeś mojej komórki? Zapytałam. To było raczej pytanie retoryczne, bo kiedy mój mąż wgapiał się w laptopa, zapominał o Bożym świecie. Usłyszałam w odpowiedzi. Ta, westchnęłam do siebie, sięgając po jego telefon, żeby wybrać mój numer i namierzyć zgubę. Wtedy usłyszałam charakterystyczny odgłos otwieranego kapsla, który mój małżonek ustawił sobie jako sygnał przychodzących wiadomości. Nie wiem, dlaczego otworzyłam tego SMS-a. Nigdy tego nie robiłam. Przez blisko 20 lat naszego małżeństwa nie przyszło mi do głowy sprawdzać, szpiegować czy kontrolować Witka. Nie grzebałam w jego profilu, portfelu, telefonie czy laptopie. Nie przyglądałam przynoszonych do domu dokumentów. Nie znałam hasła do kont portali społecznościowych i nie sprawdzałam, dokąd wychodzi z kumplami. Teraz to był odruch bezwarunkowy. Trzymałam w ręku telefon, zadźwięczał sygnał wiadomości, więc otworzyłam. Przez chwilę wpatrywałam się w ekran, nie bardzo mogąc zrozumieć, na co patrzę. Nogi się pode mną ugięły. Z impetem usiadłam na fotelu. To musi być jakaś pomyłka, jęknęłam. A z ekranu smartfona spoglądał na mnie kobiecy biust pokaźnych rozmiarów. Mimo dramatyzmu sytuacji poczułam lekkie ukłucie zazdrości. Niezły był ten biust. Ocknęłam się z chwilowego stupotu i zaczęłam scrollować ekran. Zdecydowanie to nie była pomyłka. Poprzednie wiadomości ukazywały kolejne, równie imponujące części kobiecego ciała. Przedstawiały zachwyty mojego małżonka i cały ciąg infantylnej korespondencji, której za nic na świecie nie chciałam przeczytać. Wtedy właśnie dowiedziałam się, co czuje zdradzona żona i jak idiotycznie tłumaczy się mąż, zdradzający mąż. Katarzyna Kuśmierczyk, Suknia z wilgotnej mgły. Polecam i do zobaczenia.